Dzień dobry. Maska. Cóż ma maska wspólnego z filozofią? Mamy je nosić wszyscy. Byłem dzisiaj na spacerze, wszyscy dookoła noszą maski, niektórzy wychylają się, aby trochę pooddychać. Ale pierwszą osobą, którą spotkałem w masce, nie tylko w masce, ale i w rękawiczce, czyli w pełni wyposażoną, że 2-3 tygodnie temu był bezdomny, który prosił o pieniądze, pokazując równocześnie, że ma na rękach takie fioletowe, gumowe rękawice, miał maskę, no niestety prosił o gotówkę. I to już było pewne naruszenie. Domyślam się, że nie miał ze sobą terminalu dla kart. Złośliwość z mojej strony. Nie będę decydował o tym, czy maski są potrzebne, czy nie. Na szczęście ja o tym nie decyduję i nikt mnie nie słucha. Nawet nie będę o tym dyskutował. Zajmują się tym osoby kompetentne. Trzeba zauważyć, że taka dyskusja jest na temat tego, czy te maski pomagają, czy nie. Maska. Wydaje się, że środek tylko ochrony, ale za maską może się kryć wielka filozofia. Maska zatyka nam usta i nos. Ale zatykając usta i nos i dużą część twarzy, ona zasłania nam twarz. A przecież twarz to już jest filozofia. Emmanuel Levinas, Józef Tischner tworzą filozofię twarzy, filozofię spotkania. Żeby się spotkać z kimś drugim, najpierw trzeba doświadczyć jego twarzy, to znaczy doświadczyć, zauważyć tę twarz, spojrzeć w nią. I w tym momencie, kiedy ją zauważymy, spojrzymy, nie jest to jakiś obiekt, który się przesuwa na tle, tylko zobaczymy tę drugą twarz, to ona od razu jest etyczna. Co to znaczy etyczna? To znaczy, że od razu nam mówi o dobru lub złu. My zwykle jesteśmy egoistami patentowanymi, więc od razu to odnosimy do siebie, a więc czy ktoś ten, którego spotykam, może być dobry czy zły, czy trzeba uciekać, czy uśmiechnąć się do niego. Teraz niestety trudno się uśmiechnąć, trudno jest poderwać dziewczynę, trudno jest sprawdzić, czy się oduśmiechnęła. Trudno jest w ogóle zauważyć, co ludzie myślą. Maska sprawiła, że człowiek staje się na ulicy nosicielem, a więc nosiciel, kusiciel, coś bliskiego. Ta maska nie kusi, ta maska sprowadza człowieka do jednego wymiaru. Człowiek noszący maskę jest zagrożeniem. Drugi człowiek jest dla nas zagrożeniem. Nosi wirusa, jest nosicielem wirusa. Czy za jakiś czas, jeżeli to będziemy nosić miesiącami, a może latami, to czy wtedy nie zaczniemy dostrzegać drugiego jako tego niechcianego, niepożądanego na ulicy, bo przecież wrogiego, tego, który może mnie zarazić. Ten strach, ta ciągła obawa przed zarażeniem, a tak naprawdę przed innym człowiekiem, który kichnie, kaszlnie. Dawniej, kiedy chodziłem do sklepu, to bardzo często ktoś kaszlnął, kichnął, teraz nikt. Wszyscy powstrzymują się, starają się pewnie nie wychodzić, ale to pokazuje, jak bardzo ta presja otoczenia jest silna, jak bardzo to się zmienia, jak zmieni się nasze postrzeganie drugiego po wielu miesiącach noszenia maski. Józef Tischner w swojej książce przy takim rozdziale Twarz innego, Filozofia dramatu, odnosi się do filozofii Levinasa. Nie będę tu cytował, ale część myśli ukradłem stamtąd. Pisze więc ksiądz Józef Tischner, filozof, że twarz jest naga, bo kiedy spotkamy kogoś, ta jego twarz jest naga. No, z maską nie jest naga, więc już jest pierwszy problem. Ta twarz jest obnażona i w tym momencie ta twarz
przedstawia jakąś formę ubóstwa. Jest to ubóstwo. To jest po prostu to ubóstwo wyrazu. To ubóstwo, które mówi, że jestem nagi. Być nagim to nie chodzi o to, że twarz pożądamy, bo zwykle nie mówimy, że zobaczyłem jej twarz i zacząłem pożądać jej twarz. Nie, raczej twarz się podziwia, twarzą się zachwyca. Twarz nie jest pożądaniem, twarz jest jakimś zaproszeniem, jest ukryciem, jest odkryciem, jest objawieniem duszy, jest jakby wizytówką drugiego człowieka. Teraz ta wizytówka musi się ograniczyć tylko do oczu. Oczu, być może włosów, spojrzenia. Człowiek, wyraz człowieka, jego przekaz staje się ubogi. On tak naprawdę i słowa są zniekształcone, i te wszystkie delikatności tonu, uśmiechy, niedomówienia, to wszystko sprawia, ta maska sprawia, że to się gdzieś gubi. I to, co jest najważniejsze w twarzy, tej nagiej twarzy, filozofia, to jest to, że ta twarz mówi, możesz mnie zabić, ale równocześnie przez to, że jest naga, otwarta, mówi, nie możesz mnie zabić, nie zabijaj. Twarz zabrania zabijać, tak uważa Emmanuel Levinas, bo ci wszyscy, którzy spojrzeli twarzą w twarz drugiego człowieka, nie bardzo to mogą zrobić, dlatego zwykle nazywają kogoś drugiego wszą, pasożytem, nierobem, pluskwą, wirusem i tak dalej, po to, aby nie musieć patrzeć mu w twarz, odczłowieczają go. Patrzeć komuś w twarz i zabić, no, trzeba być już nieźle wybaczonym człowiekiem. Twarz z zasady mówi, nie możesz mnie zabić, nie zabijesz mnie. Ale równocześnie mówiąc to pokazuje, że można, tak, można. Ta możliwość się otwiera wraz z tą nagością, z tym otwarciem twarzy. Jakie będą skutki długotrwałe w postrzeganiu drugiego człowieka? Czy powstanie filozofia maski, czy będziemy się starali tworzyć filozofię oczu, które mają jakiś swój wyraz, czy nie? Zapowiada się, że będzie to trwało. Do tej pory zgodziliśmy się już na to, aby ktoś zdecydował, czy możemy pracować, czy nie, bojąc się o swoje bezpieczeństwo. Nie decyduje słusznie, niesłusznie. Zgodziliśmy się, siedzimy w domach, nie chodzimy do pracy, trzymamy się z dala od innych ludzi. Ktoś zdecydował, że nasze władze zdecydowały, że mamy nosić maski. Będziemy je nosić po to, aby nie rozprzestrzeniać zarażenia. Ale równocześnie coraz ciężej będzie nam kogoś spotkać, bo żeby spotkać, trzeba spojrzeć mu w twarz. Dlaczego to spotkanie jest takie ważne z drugim człowiekiem? Bo wtedy wydarza się wszystko to, co najbardziej ludzkie i największe, najpiękniejsze. Wydarza się piękno, wydarza się miłość, o której młodzi marzą i z którą żyją. Wydarza się dobro. Wydarzy się to wszystko, co jest warte, żeby żyć. Być może nie można kontrolować spotkania, tego spotkania, kiedy dwie twarze na siebie patrzą. Ale jeżeli się odbierze twarz, jeżeli się ludziom odbierze twarz, czy będą się mogli spotykać? Kim staniemy się, nosząc nieustannie maski? Czy łatwiej będzie zabić człowieka w masce? Bo przecież jego twarz nie będzie nam mówiła, że nie wolno jej zabić, nie będzie grymasić, nie będzie wyrażać strachu, bo będą tylko te oczy, być może rozszerzone, ale będzie to trudniej dostrzec, prawda, Urszula? I na tym kończymy spotkanie o maskach. Czy maska nie jest tym, co zakrywając twarz uniemożliwia nam spotkanie. A jednak można zrobić z maski filozofię. Dziękuję.